Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej sondzie ulicznej. Tym razem pytaliśmy radomszczan oraz osoby odwiedzające Radomsko, czy zauważyły wzrost cen w sklepach spożywczych, czy na przykład u nas na miejskim targowisku. Pewnie, że jest wzrost, ale cóż na to możemy poradzić. A co Pani zauważyła, że najbardziej zdrożało? Na przykład na co Pani stwierdziła, że nie pozwoli sobie? Ano tego to nie zwracałam uwagi na to, wie Pani. Jak trzeba kupić, to trzeba i zapłacić? Trzeba i zapłacić, tak jest. Straszny wzrost. Wszędzie. Ja jestem z niechcic. Wzrost jest straszny, to nie ma o czym nawet mówić. A proszę powiedzieć, co najbardziej zdrożało? No żywność przede wszystkim drożeje. Wszystka żywność. I w tej nawet w tych Biedronkach, jakie wszystko drogie jest. Powiem Pani tak. Robię bardzo mało zakupów, że tak powiem, ogólnego użytku. W tej chwili idę po kwiatki, więc jeżeli trafię te, które mi są potrzebne, bez względu na cenę kupię i posadzę w ogródku. Tak ja to widzę. Jak się idzie do sklepu, to widać różnicę. Kiedyś za 100 zł powiedzmy więcej można było kupić? O, jak ja poszłam do pracy, to cały koszyk można było kupić, a teraz to w reklamóweczce jednorazówce w zasadzie się wszystko nosi za 100 zł. Oczywiście, że tak, tak. A co zdrożało według Pani najbardziej? Najbardziej no żywność, nie? Żywność, paliwo, no ogólnie jest drogo. Na przykład na rynku to jest wzrost cen, tak. A na czym najbardziej to widać? No na przykład owoce takie jak śliwki są drogie. W tym roku u mnie też śliwka nie urodziła. Ręglody po 8 zł kilogram to drogie. No. Żywność, paliwo też rośnie w górę, także chyba... Tak musi być. Jest drożej, zdecydowanie. A na czym to widać najbardziej? Na warzywach, na pieczywie, na wędlinie, na mięśnie. Wszystko ogólnie zdrożało. O, bardzo dużo jest drożej. Nawet jak się zaopatrujemy teraz w hurtowniach, to bardzo ceny wzrosły. No ale za tym idą nasze ceny. Jak my kupujemy od hurtowni, to potem jak sprzedajemy dalej, to niestety, ale też podwyższamy ceny. Klienci też się żalą do Państwa, że jest drożej? No pewnie, od razu to jest widoczne. Niby są podwyżki, ale tak naprawdę te podwyżki idą w wysokość cen, więc no, nic się na to nie poradzi. Ja mało po sklepach chodzę. Mało, bo synowa mi robi zakupy. Także nie wiem, czy... A mówi coś na przykład, czy drożej w tych sklepach jest? No drożej. No, bo i warzywa, owoce nie zdrożały. Drożej. Jest, kurde, drożej, jest.